Dalibyście spokój. Tak, Rui Gar był naprawdę dosyć potężny, zwłaszcza, że... Au! Nienawidzę tych samobójców. Rui Gar wbrew pozorom był naprawdę potężnym rojem. Zaż był jednym z potężniejszych celebratów, jeśli chodzi o siłę armii. Z tego co pamiętam, miał najliczniejszą armię zaraz po Dagocie, który jest praktycznie takim mini overmindem, jeśli chodzi o zergów. Jest on praktycznie głównodowodzącym, poza overmindem oczywiście. Już lecą? No, mieliście lecieć! Na czym to ja skończyłem? Wspominałem o tym, że Dagot jest praktycznie takim mini overmindem. Nie mijam się aż tak bardzo z prawdą. Szczerze mówiąc, gdyby Dagot miał na tyle dużo wolnej woli, aby móc się sprzeciwić overmindowi, wcale nie miałby aż tak niskich szans. Fuck! Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Tak, bardziej się jeszcze poukrywajcie, głupie hydraliki. No, obiecuję, coś im zaraz zrobię. Tak, dla mnie cel misji powinno być po prostu zniszczenie wszystkich uli, które mają... które są pozostałościami po roju Zasza. A nie niszczenie wszystkich sił, które ma zawsze. To chyba nie jest mądry pomysł, ale w sumie. Ej, no co tu się... No co za idioci. Jak ja z nimi wytrzymuję, to ja nie wiem. Ja rozumiem zergi, ale... Tak, bo brakuje mi powoli armii i stwierdziłem, że czas to chcieli dorobić. Gejzer się skończył. Ojej. Chyba się przejmę. To teraz pytanie, czy mnie to dziwi? Cholery. Dobra, koniec. Obijania się. Oh yeah. Głupie te dringi. Tak, wiem, że nie uwzględniłem tego w momencie, kiedy były po mojej stronie, ale no mija wszystko. O, jak tak patrzę, że oba gejzery się kończą. Mutalisku, nie bądź głupi. Mutalisku, nie bądź głupi. Kolejny mutalisku, też nie bądź głupi. No
zastanawiam się, skąd oni biorą jeszcze te hydraliki. Zniszczyłem im ich teoretycznie ostatnie legowisko hydralisku. Czy też może to nie było ostatnie? O, to całkiem pozdro. I nieźle poćwicz. Wy kolejne kolonie. No, zastanawiam się, skąd oni biorą hydraliski, prosty. No, coś tej zabawy. A niech się tylko okaże, oni zaczęli budować tej swoją bazę, abym się zdenerwował. Tak, bo podstawą w StarCraftie jest budowanie jednostek cały czas, niezależnie od okoliczności. Jesteś na drugim końcu mapy, upewnij się, że budują ci się jednostki. Uwierzcie mi, zapominanie o tym normalnie podczas gry StarCrafta na multiplayerze to oznacza pewną klęskę. O, i tam mają jeszcze jedno legowisko, na które nie zwróciłem uwagi. I tutaj pojawia się moja cecha, która mówi: próbuję zachować spokój, a z drugiej strony, gdy mógł, to bym krzyczał na cały głos. Rozumiecie. O, co za łajz, mają 10 tysięcy gazu na początek. I jeszcze gdzieś się budynki, żeby było śmiesznie. The computer is a cheating bastard. Mnie to dziwi. O, kolonio gin. Kolonio gin! O, może wreszcie. Jej, hura! Misja zakończona sukcesem. Szczerze mówiąc, nie toleruję misji pod tytułem zabij wszystkie struktury wroga. Rozumiecie, o co chodzi. Szkoda, że nie można zapisać powtórki. A tymczasem kończymy tę misję i zapraszam na następną w kolejnym odcinku. Cześć!